Cześć, dzień dobry. W kolejnym odcinku z Woli Brudnowskiej, odcinek hashtag 2. Dzisiaj lecimy na żniwa, także no lecimy. Standard speed i biegniemy do kombajnu. Najpierw musimy kombajnem przejechać na pole, bo ciągnik już na polu stoi. Także odpalamy tego szatana. No i dzisiaj akcja żniwa. Na sieczkę tniemy. Taki jest plan, żeby nasieczkę ściąć, bo słoma mi jest niepotrzebna na razie. Jak będzie potrzebne, jak będę chciał kupować krowy, to dopiero będę inwestował, zaopatrzał się w słomę, a na razie lecimy sobie na sieczkę. Moje pole jest numer 239. Zapomniałem kombajny rozłożyć, ale to spokojnie, zdarza się. No i generalnie plan jest taki, żeby musić z kabiny. Mamy shift, to mogę się przybliżać, także no spokojnie. Także kosimy sobie. Tutaj za dużo tutaj pszenicy nie wyciągnę. No bo 100% piachu, tak? Jakby ktoś pytał. Jest najlepsze pole na mapie. Numer 239, najlepsze pole. 100% piachu. Nic tylko pogratulować. No, nie robię sobie jak. A, muszę przejść na header mieć, żeby podnieść header. Tak, logicznie. No, zapomniałem, że ten render jest taki skrętny. Czy ja zostałem jakieś ślady, czy mi się zdaje? Nie wiem, muszę to zobaczyć. W kolejnym kółku zobaczę. Ale tam jakieś ślady widzę. No tak to ja nie zobaczę. Dobra, nie wiem, coś tam będzie tej pszenicy z tego. 100% piachu. No, czy będą orki robić po pszenicy? Nie wiem, szczerze mówiąc. No, pod rzepak. Tu będzie rzepak teraz w tym sezonie. Na dwóch polach, no to przydałoby się zaorać. Tak, ja ślad zostawiłem. Odciśnięte ślady. Ej, fajny bajer. Ej, serio, fajny bajer. No jak zrobię takie coś? Wyłącz, to się wyłączą te ślady? Bez kitu ty. Ale jajca. Ale dym ty. Jakoś na osi nie koszę, to tego nie mam. Ale jajca ty. Na osi nie normalnie koszę, to te nie mam takich śladów. Ale jajca. No w sumie bardziej realne trochę, nie? Jak są ślady. Przecież w realu jak przejedziesz, to kombajn też zostały ślady. Ale jajca ty. Nie wiedziałem nawet o takim czymś. Dobra. Miało być z kabiny, no wiem, ale ja musiałem zobaczyć te ślady. Chyba się wysypiemy. Ale jajca. I przejdziemy się tutaj do John Deere'a szybko. Wysypiemy te 3,5 tony, czyli ile tam miałem.
A tutaj skręciłem ciągnikiem, te ślady ubiło? Też ubiło. Ciekawe, ciekawe. Jak to tam z pszenicą wygląda? No 3,5 tony chyba było. A nie, 3635. Przepraszam. No i dobra, i grzejemy. A, i mam okno otwarte, jakby to śmietał. No bo jest tak gorąco, że nie dałoby rady wytrzymać. No, jedziemy na ten ostatni kawałek pol. Albo jednak na czas odcinka zamknę sobie to okno. A później po odcinku i tak sobie otworzę je, no to wiadomo, tak. No. I elegancko. No i kosimy sobie. Żaby się cieszą. A przejdziemy się tędy, bo zawsze jechałem prosto i do asfaltu, a bez sensu kombajnem jechać. Kombajnem lepiej polami się jeździ. Nie, no ja w szoku, ja się zdziwiłem. On sam się rzepak jeszcze nie kosił. Nie skosił rzepaku, a ja już pszenicę koszę. Bo tylko miałem pszenicę. Te mogą sobie. O, tu ze ścieżkami to będzie też fajnie wyglądać. A te żaby tam... A jak wygląda ścieżka skoszona? No, się nie wygląda. Nie widać. A, bo coś. Dobra. Pamiętam już, że to sąsiada pole tutaj. Trzeba przysiąść przez miedzę, zapomniałem. Trochę za głęboko. Trochę za bardzo łapczywie tutaj wsiąłem. Bo aż sąsiada zacząłem siać. No, ale przeżyjemy. Bo czemu byśmy nie mieli przeżyć? A się tam parę kilo więcej. Że generalnie jak będzie mnie sać, właśnie nawet ceny nie sprawdzałem. Ale lecimy od razu na skup z pszenicą. Nie wiem ile te 215 pole kosztuje. Ale coś czuję, że zaraz się dowiem. Pole numer 215 kosztuje 15 tysięcy. O to. Od razu je wykupię, żeby mnie nie kusiło. I będę miał tutaj wtedy jeden kawałek pola, kawałek wiemy tutaj. Będę troszeczkę dalej jechał. Ale to tylko minimalnie dalej. Ale zawsze już będzie. Będzie to więcej rzepaku. Tak więc. Nic tylko się cieszyć. Trochę spoza kabiny też pojeżdżę, żebyście widzieli trochę. Jak to wygląda spoza kabiny. Nie, no ale to ubijanie tej. To mi się... To, żebym się zdziwił. No ja tak sobie cofam na tamtym polu, mówię, kurde. Czy ja widzę ślady? Ja. Pararapa. Ciekawy bajerek, ciekawy. Ale mówię, że na osinie koszy kombajnem, to normalnie tego nie mam. Takich bajerków. A ja jeszcze raz koło. To w samej zasadzie można całe pole w koło kosić, bo nie wiadomo jak to kosić. Czy najlepiej tak jak ścieżki chyba idą. Powiem, że te ścieżki nawet ładnie wyglądają w zbożu. Nie wiem jak one w rzepaku będą wyglądać, ale tutaj widzę, że w zbożu.
Nawet kozacko wyglądają. Next. No i elegancko. Tintego. Myślę, że... O jest. Trochę długo opuszcza ten header. Kombajnika. Tak to wszystko dobrze. Nie ma co tamto. Uwola Brudnowska, odcinek drugi. W trzecim odcinku co będziemy robić? Myślałem, że będziemy chyba wapnować te pola. Żeby... PH podnieść. A więcej tymi ścieżkami się na MVP na pewno będę bawił. Bo tam mam większe maszyny i... Większe pola przede wszystkim. Także myślę, że ścieżki na MVP będą coś fajnego będzie. Znaczy jakbym miał ugniatanie roślin wyłączone, to też by fajnie te ścieżki wyglądały, nie? Bo były takie... Wniecione, ale... No nie, to sobie nawet widać na tej ścieżce, że była ścieżka. Next. Fajnie to wygląda, szczerze mówiąc. Na pewno ciekawy pomysł, żeby takie coś było. Że pod kółkiem ci się ugniata po... Ciekawa sprawa. No i powiem, że... No fajnie, fajnie. No. Żniwa idą do przodu. W sumie jakby nie patrzeć, to... Jeszcze trochę i w realu będą żniwa, nie? Dużo nie zostało, bo dzisiaj mamy co? 9 czerwca. Dzisiaj jest 9 czerwca? Tak, 9. Środa 9 czerwca. No, no to jeszcze... Z półtorej miesiąca i będą żniwa. W realu. A to tu. No chyba, że ktoś ma jęczmień, no to za miesiąc. Chyba, że ma ktoś jęczmień na zimę, no to już będzie za miesiąc kosił, ale... Ale tak myślę, że rzepaki to tak w połowie lipca, jak 25 lipca gdzieś. Myślę, że będą szły pod kosę. No jak w sumie co roku zazwyczaj, nie? Jak zazwyczaj 25 lipca jest tak wyjeżdżane było. Najszybszy rok, który pamiętam, to był chyba 2018, że rzepaki już wyjeżdżali... Wyjeżdżali chyba 18 lipca. Znaczy chodzi o łyskowo, nie? No dobra, biegniemy. Krowy, Chcę pozwolę zawrócić. Wygnie to. Oj! Co trąbisz ty? Ty we mnie wjechałeś, a nie ja w ciebie. Ja się patrzyłem, żeby przyczepa wyjechała. A i dźwięk tu kół dodałem, który o czym zapomniałem w poprzednim odcinku, ale już dodałem w tym odcinku. No zapomniałem w poprzednim odcinku o kołach, a już... Dzisiaj przed odcinkiem tak... Już miałem odpalę save'a, prawie. Ale mówię, miałem dźwięki kół dodać. Tak sobie przypomniałem i wrzuciłem, no. Więc oj, ciekawa sprawa. No i my tu w lewo. Więc kierunek przydałoby się wrzucić. Oj.
A gdzie jest ten skup? Wie coś tam. Nie, tu jest Ustacha. A tu jest Wieniawa, a to blisko. Nie, to luz. Traina wysypać ten zbiornik i dać im dalej. Na tą przyczepę wejdzie, na płynno wejść. Nie wiem, ile tutaj będzie tej pszenicy. Ja zrobiłem, no, trzy kółka, można powiedzieć. No, dwa i pół kółka gdzieś. Dwa i pół kółka zrobiłem. Miałem 8 ton, no to w sumie tutaj jeszcze zbiornik będzie. I jednak nie starczy, bo tu jest dobra ziemia. Bo tu jest i dlatego tutaj nadrabia. I u nadrabia. No i lecimy równo ze ścieżką, bo tak się powinno przecinać w zasadzie. Tak się najlepiej przecina, jak na ślad od ścieżki. Wysypany. Dobra, to już nie będę tak łapczywie brał, tylko do ścieżki sobie wezmę. Już nie będę tyle tak łapczywie brał. No, tutaj elegancko można sobie dociąć. No, pewnie w realu to by się przyszybszyło. No, tutaj jest farmingi się nie da. Chociaż niby są mody na to, ale nie wiem. Nie testowałem tego. Więc nawet nie wiem, jak to działa. No i myślę, że tak. Nie, no teraz sobie paskami koszę na to. Bo też dużo odchodzi, czyli powinno wejść. Jo, wejdzie. Na luzie tam przyczepę wejdzie. No i ładnie. Podoba mi się, podoba. Jakieś chwasty tu były, bo zapomniałem o nich. O chwastach zapomniałem, że mam włączone. Je wyłączyłem. No myślę, że... Nie chcę się bawić chwastami, szczerze mówiąc. Bo to jest takie uciążliwe trochę te chwasty. Niby tam lekko realne, że... Tylko, że real trochę inaczej te chwasty się pojawiają. Bo tu masz plagę i całe pole ci nagle mam zachwaszczone. No ale co ja tam będę mówił, no, przecież wy o tym wiecie. No ta przecinka to był strzał w dziesiątkę. Jeszcze równo ze ścieżką się przeciąć to w ogóle. Dlatego była mi ścieżka potrzebna, nie? Myślę, że pod rzepak przydałoby się zaorać. Razy pol numer 215 by się zaorało. Myślę, że to można tak zrobić, że kupić pole numer 215 i je będzie trzeba wałować. Oczywiście będzie wapno i dopiero opka pod rzepa. Tam jakoś tak, nie wiem jak to tam jeszcze wykombinuje mój łepek, ale jakoś to zrobię. No teraz chyba w miejscu zawinę, zetnę ten przejazd. Czyli tam przejadę i cofnę się wysypię, dobra. To myślę, że będzie najlepszy pomysł tego roku. Szczęście wygniecione będzie, no ale... Nie może być idealnie, tak? No mamy 20 minut i reaktor, tak sprzedamy to. No myślę, że będzie fajnie.
Cyk. I robotka zrobiona. 27 minut odcinka skoszone. Jeszcze na sprzedaż się przejedziemy, zobaczcie, czy się dało z tej pszenicy. Dobra. Jak widzicie, od razu miniaturka jest zrobiona na odcinek. Także no, elegancko. Nic tylko wsiadać. 3 tony jeszcze. A to wejdzie. Nic tylko wsiadać w jelenia i czekać, aż będzie wysypany kombajn. Będzie pełna, czy nie będzie pełna? Będzie pełna. Zostało coś w kombajnie? No, pust jest. Znaczy, no 33 kilo zostało, no. Już te 33 kilo zostały w kombajnie, tak. To jak tam będę wbuchał w ten kombajn, to tam wyleci to. I tam na spokojnie. Także nie ma problemu. Tu w prawo, tu trzeba jechać. Raz byłem na tym skupie. Ja już wiem, jak tam trzeba jechać. Wolniej, żeby nie wysypać. Żaby! Znaczy w sumie tu kierunkowskazu nie bez sensu, że włączyłem ten kierunkowskaz. Skoro z Polnej wyjeżdżałem, no to kierunkowskazu nie trzeba. No chyba, że ktoś za tobą jedzie, no to musisz. A co to się tu stanęło? Wjeżdżamy na skup, się wysypujemy. Oj! 18 ton, 20 tysięcy powinienem przytulić. Albo to na tył rypie. A czemu na tył? A no bo zawsze jest na tył. Na lewą. A, coś tam dało tej kasy. Miałem 12 tysięcy, nie. 27 tysięcy by dało za ten. Pole numer 47. Jak wygląda 47? To jest 47? Ta. To jest takie wąskie. Wąskie i długie. Nie, no nie. A w suchu duży lan. Osiemnastka jest chuda. To 7 tysięcy. 12 arów, to w ogóle jest duże pole. To jest to. Dwa przejazdy siewnika chyba. Nie, no kupujemy. Trzynaście, 27 tysięcy. I to bym miał jeszcze, o! Jeszcze bym miał przyjęcie, jeszcze bym trochę dorobił. Dobra, bierzemy to. Te dwa numerki bierzemy. Tak więc jeszcze tam z 1,5 tony będzie tej pszenicy.
Także dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mi kanał, wpadajcie na kolejne filmy, trzymajcie się cieplutko, cześć, a ja tam sobie skoszę ten jeden mały kawałek, to tam na dwa przejazdy headera, to tam raz, dwa pójdzie. Drzewka się wytnie i będzie dobrze. Także na razie trzymajcie się, cześć.